Witam na moim kanale Sunlight Tarot, witam serdecznie wszystkie barany. Zapraszam do wysłuchania horoskopu na grudzień 2018 roku. Energia ósemki buław będzie kartą prowadzącą przez cały miesiąc. Będziecie komunikatywni, aktywni. Tutaj wiele podróży może się wydarzyć, także intensywne kontakty. W związkach ulepszycie swoje relacje, ogólnie sprawy w firmie będą się rozwijały w bardzo szybkim tempie, bardzo pracowity miesiąc, ale także wiele różnych spraw jednocześnie będzie się toczyło, nowe znajomości, nowe wydarzenia, także ogólnie bardzo radosny miesiąc dla barana. Na przeszkodzie jest cesarz. Wasza surowość, może właśnie bezwzględność czasem, także brak panowania nad swoimi emocjami, to może być przeszkodą w tym miesiącu, także brak zdecydowania w działaniu. To trzeba właśnie popracować nad tymi cechami w tym miesiącu, drogie barany. Co odchodzi do przyszłości? Obciążenia w sprawach finansowych, możliwe jakieś minione złe doświadczenia z ludźmi bądź z instytucjami, możliwe właśnie, że te obciążenia dominowały nad Wami finansowo. Jakieś pożyczki czy kredyty może już są częściowo lub całkowicie pospłacane w tym miesiącu. Uda Wam się to i będzie albo w znacznej części pospłacane i już będzie mniejsze obciążenie właśnie w budżecie. Dobrze, to odchodzi do przeszłości pięknie. Wasze myśli, czwórka pucharów, tutaj znużenie, stagnacja może dopaść w tym miesiącu, nieumiejętność taka dostrzegania bądź niechęć pomocy od innych. Musicie właśnie rozważyć, jak ktoś będzie występował tutaj do Was z pomocną dłonią, będzie chciał Wam pomóc, czy materialnie, czy emocjonalnie, to proszę przyjąć taką pomoc. Czasem właśnie brak motywacji, tutaj brak satysfakcji z wykonywanej pracy, takie możecie mieć myśli w tym miesiącu. Czasem właśnie zły nastrój, podenerwowanie. To właśnie tak. Jak będziecie działać? Cały miesiąc raczej pozytywne wydarzenia, nie będzie nudno, będzie się wiele działo. Tutaj sprawy związane z nieruchomościami, dla niektórych mogą być osoby, które budują dom, mogą być osoby, które wynajmują mieszkania, które się przeprowadzają. Także w finansach pozytywne właśnie wydarzenia. Może podwyżka w pracy niektórych czeka, ale także dla niektórych może otrzymanie pracy. Najbliższa przyszłość w grudniu. Tutaj właśnie dwójka monet, możliwa praca właśnie na dwa etaty. Także w tej karcie zapisana jest rozrzutność na niepotrzebne rzeczy. No w grudniu przed świętami będzie ciężko z tym. Wiele spraw jednocześnie się nałoży tutaj właśnie. Także dwójki mówią o wyborach, czy to w związkach, czy to w finansach, czy to dotyczące właśnie podjęcia decyzji w sprawie pracy, co wybrać. Także tutaj wybory czekają na barana. W podstawach barany będą się czuły trochę zranione, jakieś rozczarowanie mogą przeżywać, stare rany rozdrapywać, często niepotrzebnie, mogą odczuwać niepokój czy jakieś wątpliwości w związku, mogą się czuć troszeczkę smutni.
Barany lubią się umartwiać. Znam to doświadczenia. Z doświadczenia mam barana w domu. Kochani, w rodzinie ktoś tutaj właśnie, energia króla kielichów, ktoś będzie próbował Wam pomóc emocjonalnie. Może ktoś z rodziny, może z przyjaciół, może w pracy. Także przyjmijcie tą pomoc. Na pewno polecam, ale także dobry miesiąc jest na okazywanie innym uczuć. Jak bardzo ich cenicie, szanujecie, kochacie czy lubicie. Grudzień to miesiąc właśnie spotkań rodzinnych i warto powiedzieć parę miłych słów od siebie. Dobrze. Rada od Tarota na ten miesiąc. To jest koło fortuny, kochani. Tutaj karta koło fortuny radzi, by człowiek świadomie wprowadzał zmiany do swojego życia, uwzględniając właśnie cykliczność. Także koło fortuny przygotowuje nas do zmian w życiu. Zmiany, powiedziałabym, będą pozytywne w tym miesiącu, szczególnie w finansach, ale także i właśnie w ulepszonych relacjach. Poprawa w stałych związkach. A dla samotnych, kochani moi, możliwość zapoznania miłości na całe życie. Koło fortuny. Dobrze. I wynik księżniczka pentakli w tej talii, czyli księżniczka monet, paś monet inaczej. Tu właśnie finansowo drobnymi kroczkami, ale do przodu. Będziecie mieć prawdziwe okazje w tym miesiącu, korzystne transakcje, pomoc materialną, którą właśnie mówiłam, aby jak się nadarzy, aby nie odrzucać, przyjemne wydarzenie, wydarzenia mające wpływ na korzystne właśnie tutaj w życiu. Kochani, ja życzę Wam wspaniałego miesiąca, macie pozytywne karty, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na mój kanał, życzę wesołych świąt wszystkim i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia i pozdrawiam raz jeszcze.